DOS-em specjalnie dla ciebie, Peter. Wiem, że obejrzysz. Parę razy może najpierw Terramorphous. Nie będę używał melee ataków. Bo powiem wam, że kiedyś zbugowałem strasznie grę i wszystkie badass tokeny, które dostałem, wrzuciłem sobie w melee atak. A to nie za dobrze się skończyło, bo teraz wszystko, jak potraktuję z melee, nieważne jaką postacią, mam na hita. A to nie jest zbyt fajne. Dobra, czekamy na tego Terramorphousa, oczywiście OP8. No byłaś śmieciu, szybciej, bo nie mam czasu. Mam z tobą się użerać. Coś słabo dostał. Czyżby zmienili Terramorphousa? A nie zmienili, tylko źle do niego strzelałem, dobra. Sorry za klatki, ale w momencie, gdy nagrywam filmik, wrzucam filmik z innej gry i może trochę ciąć. Dobra. Wyłazisz chuju, czy nie? No już się schował? Głazy. Puszczę te nieszczęsne wieżyczki. O, ale mnie niedobrze wyrzucił. Ładnie dostał wkryta. Trzeba się pozbyć tego badziewa, a to najlepiej tym. No może w ogóle tym go wykończę. Bo to działa na niego zdecydowanie najlepiej chyba w tym momencie. Trzeba zwiewać. Oj! No więc znowu tu podchodzi, ale bez sensu. Cofnął się, żeby tu podejść z powrotem. No. Co za dziad pieprzony. Jeszcze mi się teraz schowa. No, zabiłem go. Dobra. No i widzisz, Peterku, tak to właśnie łupiesz Terramorphousa. Lutu od zajebu. Oczywiście jedyny, którego szukamy, to legendarny. Gunzerker Class Mod. Jakby ktoś chciał, to proszę bardzo. Pewnie cały czas go będę miał. I co? Może spróbujemy. O kurwa, ten co tu robi? Może spróbujemy jeszcze raz. Także. Co tu jeszcze wpadło? Jakieś fioletowe krapy. Jakieś niebieskie krapy. Jakiś relik. Melee damage. Cienkie, niepotrzebne w zasadzie. Coś dla syren. Fioletowe granaty ze slagiem. Chyba sobie je wezmę, bo transfuzji nie mam. Widzieliście, miałem takie beznadziejne te slagowe granaty.
Singularity, one są słabe. To sobie mogę wziąć. A, jeszcze mamy skrzyneczki. Ten stopień Sandhawk nie zadawał takiego damage'a, jakbym chciał na początku, bo jak zauważyliście, nie celowałem, po prostu upałem do niego. Aha, tu jest krab. To można wyjść. Nie celowałem mu w critical spoty, po prostu. No, wyjdziemy za 3 razy, go postaram się zabić. Jednak conference call, z tego co tu widzę, jest niezastąpiony. Aj! Jeszcze pokażę build. Co by nie było. Tu jakiś pitchfork, stopień Sandhawk, conference call. Tutaj slagujące, ale mogę to wymienić. No choćby Infinite'a. Nie mam tutaj. W sejfie chyba mam. Chodzi mi o mianowicie Harolda. No i lecimy. Zobaczymy, jak działa transfuzja. A jeszcze jedna rzecz. Drzewko skillów. Znaczy drzewko talentów. Jakby chciał ktoś zobaczyć, to proszę bardzo. Komando. Żeby nie było, że jest zbyt słaby, żeby zabić jakiegokolwiek bossa. Jak widzieliście, nie mogłem trafić przed chwilą, a wyciszam mikrofon, bo u mnie tutaj często coś gadają. Dobra, ale mamy do kolejnego. Jednak conference call jest niezawodny na Teramorfusa. Moim zdaniem lepszy niż stopień Sandhawk. Chociaż stopień Sandhawk, jak trafia w kryty, to zadaje jeszcze więcej. Malay Shield, gdzie jest legendarka złodzieja? Mekromancer, o Boże. Nie znam się na Mekromancerze. To jest chyba jedyna postać, jakiej nie wbiłem na max level. To jest to samo, tu jest jakiś komando. Lightning Bolt, to Boże. Co tu mamy? Sheriff z Badge'a. Co by tu wyrzucić? Tego Gunsirker Class Moda może.
Wezmę. Chociaż czekajcie. Tu na pewno mam jakiegoś krapa, którego nie potrzebuję. No, na przykład tego conference call'a nie potrzebuję. Mam dwie slagi. 13 razy 3, 12 razy 3, 127, 135 slag. Zaraz muszę to sobie sprawdzić. No pewnie jedna jest do krapu i jest niepotrzebna. Czyli ta jest do kosza. I tu jest jeszcze jedna? No Boże. Za dużo tego. Ludia, ale dwa inne elementale to zostawię. Hellfire, Volcano. O Boże, Kerblast wypadł. Kobra, nie zostanie, dobra. To podniosę. To podniosę. Te krapy zostawiam. Peacemaker, wow. O Boże, co ja podniosłem? Co ja podniosłem? Jeszcze ten ekwipunek zbagowany. Ale sobie podniosłem sprzęt. Gruby. A niepotrzebny mi to iridium. Gdzieś tu widzimy jakiś plasmod. Komando. Shield recharge rate. No dobra, team shield recharge. Delay może być. Jeszcze coś ciekawego, jakiś relik, plasmod, cokolwiek. Nic. To idziemy do skrzynek. Niebieskie krapy, także save quit i jedziemy jeszcze raz. Ja wiem, że Terramorphus to w sumie oklepany boss, no ale tak bywa. Zobaczmy, jak poradzi sobie Infinite. Czy on cokolwiek mu zrobi? Wydaje mi się, że nie, ale być może. Albo nawet jak mu będzie coś robił, to zbyt mało. Bo to nie Assassin, nie mam tutaj pistol builda. Widziałem też jakiś build Commandosa, nawet go testowałem na karabiny, ale że karabiny w tej grze są skrajnie słabe, to nie polecam. Tak bardzo nie polecam, że aż widzieliście, wyrzuciłem karabin 2 SMG. No. Ale 2 SMG mi się powtarzały, a ten karabin nie, ale Kerblaster jest bezużytecznym śmieciem. Także nie polecam bardzo. Infinite też go zjeżdża i to ładnie. Ale nie tak ładnie jak Conference Call. A nie chce mi się z nim bawić, szczerze mówiąc. Ojo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 j
to, żem zrobił.
No, on mnie nie zrzucił, gnida. O cholera. Uaj, mnie załatwił? Niedobrze, niedobrze. Czy jak się teraz nie pojawi, to mnie zabije. Nie, chyba nie zdążę. Nie zdążyłem. Nie fajnie, no ale czasem tak bywa. To idziemy do niego jeszcze raz. Tylko, aha, uzupełnimy ammo, bo to nie był safe and quit przecież. Jak widzicie, ja nie używam glitcha na Infinite Ammo. Nie lubię sobie ułatwiać spraw. Dobra, teraz go załatwimy. Szybciutko. Tylko, kurwa, muszę uważać, bo on często... Ja nie wiem, coś w nim zmienili, bo on... Dwa razy wyskakuje w tym samym miejscu teraz czasem, a nigdy tak nie było. No wyjąłeś, żeż. No i widzicie? Schował się po sekundzie, nawet dobrze się nie rozstrzelałem, a ten kutasierz już się chowa, no właśnie. Teraz pewnie mi tu podlezie. Czy tam jeszcze wyskoczy? Tam jeszcze wyskoczył, bo się przeniosłem. Dobra, zwiewam stąd. I za blisko niego zdecydowanie. Ale ta transfuzja bardzo fajnie działa. Zobaczcie, jak szybko mnie wyleczyło. Aż się cieszę, że ją zdobyłem. No jeszcze się zdążył schować. Macki cholerne, one zadają więcej niż cały teramorfus. No i znowu się schował. Chcesz się chować? No muszę cię zabić. No. Leży. Znowu ludsplozja. Dobra, medium, jakieś tarcze, o, elegancko, dla psychola to coś dla mnie, to coś dla mnie, zdecydowanie, ale trzy klas mody, jak widzicie, tylko klas mody mi dzisiaj wypadły z tego pajaca, nic poza tym, a no ta transfuzja, ale to fioletowe, a nie... Kurwa, co jest? Pierdalać. Patrzę czasami, rozglądam się za relikami. O! Szok transfuzją. O. To też może być dobre. Są jakieś bezużyteczne też niektóre te legendarki. Muszę posprzedawać tu część. Mamy Lightning Bolta. Te Singularity było strasznie słabe. A transfuzja szokowa jest bardzo fajna. Dobra, pozbieramy to. No i sprawdzimy skrzynki. Jakiś itek.
i krapy, bo nie wiem po co ja to oglądam. No i to było na tyle, także do zobaczenia. Cześć.